czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Obywatelskiej. Na naszym trzecim z całej serii webinarów, które odbywają się w ramach Tygodnia Edukacji Obywatelskiej. Przepraszam, to odbyło się Tygodnia Edukacji Obywatelskiej 2024. Ja nazywam się Marta Kałużyńska, jestem koordynatorką projektów CEO i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Witam wszystkich bardzo serdecznie po drugiej stronie ekranu. Myślę, że powoli jeszcze będą do nas dołączać osoby, ale oczywiście już też zaczniemy, dlatego że mamy bardzo dużo ciekawych informacji, przemyśleń i propozycji edukacyjnych. Zachęcam serdecznie do przywitania się na czacie. To jest taki jedyny nasz dzisiejszy kanał komunikacji, do napisania, jak się czujecie, skąd się z nami łączycie. Witamy Obrzynów już tutaj jako pierwszy. Bardzo nam miło. Więc jeszcze raz witam bardzo serdecznie na webinarze. Bardzo się cieszę, że dołączyliście do nas, że też braliście udział, część z Was pewnie w innych wydarzeniach, które CEO oferowało w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w tym roku. Jeżeli by były jakieś problemy z dźwiękiem czy z obrazem, dajcie znać na czacie, ale widzę, że myślę, że jest, znaczy nie ma takich informacji, więc zakładam, że jest dobrze. Tydzień Edukacji Globalnej to takie wydarzenie, które jest bardzo ważne dla naszego działu edukacji globalnej i ekologicznej. I zazwyczaj organizujemy wydarzenia, które właśnie wspierają nauczycieli, nauczycielki, ich młodzież w zgłębianiu tych zagadnień globalnych, we wspólnym działaniu. I w tym roku też nam się to udało. Blisko 100 zespołów działało w naszym festiwalu internetowym, zespołów młodzieżowych. No i teraz właśnie jesteśmy na tym trzecim webinarze, który przygotowaliśmy dla nauczycieli i nauczycielek. Są ze mną nasi wspaniali prowadzący, bez których nie udałby się ten webinar. Jest z nami Kasia Detrych i Marek Elas. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Kilka słów, więcej oczywiście jeszcze o nich się dowiecie ode mnie i sami o sobie na pewno opowiedzą. Kasia, byś mogła się wyciszyć. Jeszcze chwilowo, zaraz siadę. Korzystając z okazji, chciałam zaprosić do współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest organizacją, która jest największą organizacją w Polsce, która zajmuje się edukacją. I takim naszą misją, naszym celem jest oferowanie pomocy nauczycielom, nauczycielkom w podejmowaniu ważnych społecznie tematów oraz pokazywaniu nowych metod nauczania. Właśnie takim ważnym społecznie tematem jest edukacja globalna, a w niej właśnie też taka tematyka edukacji wodno-rzecznej, którą będziemy się dzisiaj zajmować. W perspektywie tej naszej misji, jakby dlaczego to robimy, to po to, żeby uczniowie i uczennice mogli doświadczyć właśnie wartościowych doświadczeń w szkole. Teraz, ale także, żeby jakby mogli się później odnaleźć w takim codziennym życiu jako aktywni obywatele i obywatelki. No i dzisiaj działamy w 6 obszarach i dzisiaj spotykamy się właśnie w obszarze Odpowiadaj na globalne wyzwania, w którym mamy dwa programy, Globalna Szkoła i Ekologiczna Szkoła. I myślę, że część z Was właśnie w ramach tych programów z nami działa, więc jeżeli
jesteś taki, to zachęcam do chwalenia się, albo działa, albo działał tutaj. Można dać nam znać, będzie nam bardzo miło. Jeszcze tylko słówko ode mnie. Tak jak może ktoś z Was doczytał i kojarzy, że właśnie te nasze webinary, które dzieją się już od wtorku, wtorek, środa, czwartek, zaczynają taki, można powiedzieć, znaczy taką serię Klubu Globalnej Szkoły. W tym roku szkolnym chcieliśmy zaprosić nauczycieli, nauczycielki, edukatorów, osoby pracujące w edukacji do takich spotkań, które będą miały różny format, nie tylko webinarów, ale także warsztatów. I na nie jakby się zapisuje oddzielnie, one będą trwały do końca roku szkolnego. Będzie ich 10, więc tutaj już jest ten trzeci. I będą poruszały różne bardziej zaawansowane tematy związane z edukacją, szeroko pojętą edukacją globalną. I my będziemy jakby monitorować Waszą obecność i no oprócz tego, że oczywiście zachęcamy do dołączenia ze względu na to, że można rozwinąć różne swoje kompetencje, spotkać się z nauczycielami, nauczycielkami, którzy mają podobne zainteresowania, to także no można po prostu otrzymać certyfikat, który przyznajemy za udział w 5 takich spotkań, od 5 spotkań wzwyż. Dobrze, widzę, że jest parę osób, które w naszych webinarach, przepraszam, w naszych projektach uczestniczą. Bardzo się cieszę, witam Was bardzo serdecznie. I myślę, że powiedziałam już wszystko, dlatego będę Tobie, Kasiu, powoli przekazywała głos. Chociaż w sumie nie powiedziałam, dlaczego się tutaj spotykamy i czego dotyczy nasz webinar, ale myślę, że teraz jest do tego dobra okazja. I bo chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o takiej właśnie o edukacji, właśnie o tematach wodno-rzecznych edukacji, o tym, jak o tym mówić w szkole, jak poruszać te tematy w szkole. To jest temat ważny ze względu, ważny i aktualny ze względu na ostatnie wydarzenia w Polsce, ale też na świecie, nie w Europie, one się jakby się aktualnie wydarzają. Dlaczego jeszcze? Myślę, że powiemy w trakcie właśnie tego spotkania. Ale myślę, że w naszych, że właśnie w polskiej szkole to mogą być ciekawe tematy do poruszenia, które mogą też z punktu widzenia kształcenia kompetencji, czy właśnie innych jakichś korzyści być bardzo potrzebne. Dobrze, Kasiu, to witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Już jesteś naszą współpracowniczką, która co jakiś czas się pojawia, wspiera nas swoją wiedzą i kompetencjami. Jesteś przyrodniczką, nauczycielką, menadżerką, zajmujesz się tymi kwestiami już właściwie blisko 20 lat. Starasz się też łączyć właśnie w swoich działaniach taką wiedzę, umiejętności z różnych dziedzin. Współpracujesz z organizacjami pozarządowymi, także z biznesem. No ale właśnie ta tematyka jest Ci bardzo bliska z racji takiego, jakby tutaj, no właśnie tego, że cenisz sobie przyrodę. Także oddajmy Tobie głos. Będziemy Cię wspierać w prezentacji, w sensie to także, a nie, to może dobrze, to już jakby dla Ciebie tutaj nasze webinarowe przestrzenie. Dzięki. Dzięki Marta bardzo za ciepłe powitanie. Dobry wieczór, dzień dobry. Już właściwie ciemno za oknem, więc nie wiadomo, czy dobry wieczór, czy dzień dobry. W każdym razie, to już może przełączę, bo trochę się dziwnie czuję z tym o sobie, ale tak, to co mogę dopowiedzieć, to że moje serce jest botaniczne, ale bardzo blisko związane z owadami zapylającymi, dla których ten dzisiejszy temat też jest bardzo ważny, bo bez wody właściwie żaden organizm nie jest w stanie przetrwać.
No i myślę, że tak, zaczniemy trochę od liczb, chociaż wiadomo, że liczby właśnie nie mówią wszystkiego, dlatego bardziej ten slajd jest dla przypominajki, bo pewnie jest znany czy kojarzony w jakimś stopniu. W skrócie sprowadza się do tego, że jednak na naszym globie dominuje woda słona i tej wody słodkiej wcale nie mamy tak dużo, zwłaszcza, że większość jest zaklęta, można powiedzieć, w pokrywie lodowej i w lodowcach. W związku z czym o to, co mamy, zwłaszcza o te wody powierzchniowe, takie, które możemy, powiedziałabym, dostrzec naocznie, czyli rzeki, bagna, jeziora, zbiorniki wodne różnego rodzaju, no to po prostu warto o nie szczególnie dbać, zwracać na nie uwagę, ale gdzieś tam cały czas pamiętać, że pod naszymi nogami płyną też właśnie te niewidzialne wody podziemne. O nie również warto zadbać. Natomiast właśnie, żeby trochę się rozruszać, to ja dzisiaj postaram się pokazać tę wodę z trochę innej perspektywy, trochę też właśnie może takiej artystycznej, żeby właśnie ująć to, co czasami jest dla nas takie może trochę trudniej dostrzegalne niż właśnie liczby, które nam naocznie mówią, jak tam sytuacja wygląda. Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, to muszę się odwołać do jednego z mitów, który krąży na potęgę, zwłaszcza w mediach, ponieważ samozwańczo nazywam siebie pogromczynią mitów przeróżnych, czy to związanych właśnie z owadami, roślinami, czy między innymi też z wodą. Bardzo często nasze polskie zasoby porównywane są do sytuacji w Egipcie. I no niestety to nie do końca jest takie łatwe do porównania, to znaczy jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile wody wpływa z naszych rzek do morza i ile wody spływa do morza również z terenu Egiptu, to tak, rzeczywiście pod tym względem te wartości są podobne, ale właściwie na tym te podobieństwa się kończą. I no właśnie, dlaczego to jest mit? Po pierwsze dlatego, że musimy w ogóle uwzględnić, że i Egipt, i Polska mają kompletnie różną sytuację wodną, chociażby zaczynając od tego, że to jeszcze, przepraszam sobie, chociaż możemy właściwie już przejść tutaj do mapy, żeby bardziej unaocznić jeszcze jedną rzecz, bo Egipt ma generalnie, no przede wszystkim po prostu bardzo mało tej wody z opadów, bo to jest około 20 mm rocznie, w Polsce to jest około 600 średnio mm rocznie. No i inna sytuacja też jest, i to jest właśnie kluczowe, odnośnie do zasobów wodnych, które mamy spoza granicy naszego kraju, dlatego że w Egipcie to jest właściwie ponad 98% tego, czym Egipt może dysponować, przypływa po prostu spoza granic kraju, to właśnie na tej mapie chyba to dobrze widać, ponieważ Nil swoje źródła ma, znaczy właściwie można powiedzieć, że ma dwa źródła, tak, ze względu na to, że jest właśnie ten Nil błękitny i biały, i no i właśnie, i to, co dopływa już do Egiptu, jest po prostu poza jego granicami. Zresztą myślę, że tutaj dobrze wspomnieć też Wisławę Szymborską a propos sztuki i artystycznych konceptów, która właśnie mówiła o tym, że granice państw wcale nie są takie szczelne, jakby się nam mogło wydawać. Ale wracając właśnie do wody, no to Egipt zdecydowanie ma tej wody, no tak jak mówię, ponad 98% spoza granic swojego kraju, nasz kraj ma około 11% wody spoza naszych granic, więc to jest kolejna różnica. No i jeżeli byśmy sobie przeliczyli te zasoby, które mamy na osobę, na rok, no to generalnie mamy w Polsce około 3 razy więcej do dyspozycji niż Egipt. To jest wciąż mało, bo w porównaniu z tym, ile mają inne kraje europejskie, no nie jesteśmy w czołówce, może tak powiem, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myśląc właśnie o wodzie, która jest przynajmniej w takim obszarze lokalnym, czyli właśnie naszym polskim, to dobrze właśnie zwracać uwagę na to, które z tych elementów bierzemy pod uwagę, dlatego że Egipt musi zwracać uwagę na to, jak gospodaruje wodą, która do niego przypływa z zewnątrz. My z kolei musimy zwracać uwagę na to, jak gospodarujemy wodą, która do nas przybywa w postaci opadów, więc musimy się skupić zupełnie na czymś innym i oczywiście to, co nas łączy, to to, że o tę wodę musimy dbać, natomiast jakby to, w jaki sposób o nią będziemy dbać, no już jednak te dwa nasze kraje różni. I wspominam tutaj właśnie też, znaczy właściwie zdjęcie czy obrazek wspomina o Etiopii, dlatego że
Woda generalnie mówi się o tym, że będzie jedną z najważniejszych przyczyn konfliktów w XXI wieku i jeden z takich konfliktów właśnie dzieje się już teraz, właśnie pomiędzy Egiptem a Etiopią i jeszcze Sudanem w międzyczasie, dlatego że Etiopia, tam może widzicie, jest takie hasło GERD. GERD to jest skrót od Wielkiej Tamy Odrodzenia Etiopii, która właściwie już została praktycznie wybudowana. A wszystko sprowadza się do tego, że Egipt denerwuje się i stresuje tym, że po prostu kiedy ta tama zacznie działać, to wtedy do niego będzie spływać tej wody zdecydowanie mniej, w związku z czym jest wielka szansa na to, że Egipt, który właściwie jest zależny, bo położony wzdłuż Nilu, w sensie tam się najwięcej po prostu wzdłuż rzeki dzieje, może się okazać, że utraci wiele możliwości i rozwoju, ale też szans w ogóle przeżycia dla wielu milionów ludzi. I to nie są takie, powiedziałabym, delikatne rozmowy, bo tu możecie Państwo zobaczyć, co powiedział prezydent Egiptu ponad 10 lat temu, ale ten ton wypowiedzi w kontekście właśnie konfliktu czy z Sudanem, czy z Etiopią jest podobny, jakby trwa to do dzisiaj i jest zarzewiem konfliktu, który rzeczywiście może objąć tamtejsze rejony i w jakimś stopniu na pewno będzie miał wpływ również i na to, co się dzieje u nas w Europie. Takich konfliktów jest bardzo dużo, to nie jest pierwszy ani ostatni, i podeślemy też później po tym spotkaniu, po webinarze, podeślemy Państwu też różne źródła, ja też załączę tam link i do tego filmu, z którego był ten poprzedni zrzut ekranu, i też do wielu innych źródeł, między innymi też właśnie do strony, na której można sobie prześledzić właśnie historię wodnych konfliktów, i pierwszy taki przynajmniej zarejestrowany, opisany i udokumentowany był już ponad 4000 lat temu, więc niestety nie jest to nowy temat, ale większość tych konfliktów, które Państwo sobie będziecie mogli zobaczyć tutaj na tej stronie, generalnie dzieje się właśnie po 1910 roku, więc widać, że temat się nasila, więc tym bardziej jakby dobrze jest się orientować w tym, co się dzieje. Może jeszcze tylko dodam w sumie gwoli uzupełnienia, to istotne jest też to, że to nie są konflikty tylko pomiędzy państwami, ale też na przykład konflikty wewnętrzne. Na przykład w USA wzdłuż rzeki Colorado toczy się właśnie taki konflikt. 7 stanów jest, właśnie rozmawia o tym, w jaki sposób gospodarować wodą w rzece, której po prostu czasem jest zwyczajnie dla mało i nie starcza na wszystkie potrzeby, które dotykają właśnie ludności, która wzdłuż rzeki mieszka i też w jakiś sposób chce się rozwijać. Ale może dość o konfliktach, zachęcam po prostu, jeżeli ktoś ma ochotę do zgłębienia sobie tego tematu, bo jest rzeczywiście całkiem sporo literatury w tych wątkach. Natomiast ja bym chciała zwrócić naszą wspólną uwagę na to, gdzie w ogóle ta woda jest. Oprócz tego, że wiemy, że lodowce, że morza, oceany i tak dalej, to jeszcze chciałam zwrócić uwagę na takie trzy właściwie, można powiedzieć, trochę mniej oczywiste miejsca, takie jak torfowiska, ściółka, czy chociażby życie pod wodą, czyli organizmy, które pod tą wodą występują. My tak mamy, że jesteśmy zwierzakami lądowymi i z różnych badań wynika, że mało się niestety interesujemy tym, co się dzieje pod wodą, zwłaszcza w oceanach, tymczasem i oceany, i właściwie generalnie zbiorniki też wszelkie, środowiska takie słodkowodne, po prostu dużo od nich, inaczej nie dużo, tylko bardzo od nich zależymy, więc dobrze byłoby po prostu wiedzieć i lepiej rozumieć, jak one funkcjonują, jakie tam są właśnie zależności. Wśród nich oczywiście są też torfowiska i bagna, które są takie troszkę pomiędzy tym lądem a wodą. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o generalnie takie obszary mokradłowe, to w ciągu ostatnich stuleci straciliśmy właściwie 85% z nich, więc to, co nam zostało, to już jest naprawdę całkiem niedużo. Te obszary mają ogromne znaczenie, między innymi również w zagospodarowywaniu tematu zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków, ale trochę mało o nich wiemy i wydaje mi się, że trochę też z racji tego, że te tereny właśnie wciągają, to bardzo często są negatywnie kojarzone jako niebezpieczne, takie, które raczej budzą niechęć, a nie fascynację. Oczywiście nie u wszystkich, ale może właśnie dobrze byłoby to powoli zmieniać.
Natomiast są jeszcze takie, powiedziałabym, jeszcze mniej oczywiste trzy obszary, w których ta woda również występuje, można by rzec, w roli głównej i im również można by się przyglądać na różne sposoby. Pierwszy z tych obszarów to są wszelkiego rodzaju komórki i tu mówimy o komórkach w organizmach wielokomórkowych, czyli też w naszych, ale też o organizmach jednokomórkowych, bo przecież no jakby woda jest ich, można powiedzieć, podstawą też funkcjonowania. Drugim takim istotnym obszarem są wszelkie procesy, bo bardzo często mówimy o fotosyntezie w kontekście tlenu, a mniej jakby zwracamy na to uwagę, że tam gdzieś też przewija się woda, generalnie w ogóle w procesach fizjologicznych i u zwierząt i u roślin po prostu przewija się woda i bez niej właśnie te procesy nie byłyby możliwe. To jest niby oczywiste, no bo mówimy przecież, że organizmy się składają z wody i tej wody jest dużo, że potrzebujemy jej do życia, ale właśnie co to znaczy, co to jest to życie, w jakich przejawach tego życia ta woda jest potrzebna, więc być może czasem warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co jest powiedzmy tym produktem różnych procesów, ale też właśnie jaką rolę pełni w nich woda. I innym takim, powiedziałabym, mniej zagospodarowanym, chociaż mam nadzieję, że coraz bardziej jednak będziemy się tym wątkiem interesować, to jest gleba. Dlatego, że gleba jest rezerwuarem wody i dużo też od gleby zależy. Można by powiedzieć, że no, bez gleby stracimy grunt pod nogami, również w takim aspekcie żywieniowym, chociaż bezpieczeństwa żywnościowego, więc to jak ta gleba się ma, zależy też od wody i też dobrze by było na ten element trochę więcej zwrócić uwagi. Ale jak już jesteśmy właśnie przy kwestiach tego, w czym ta woda jest i gdzie ją możemy znaleźć, to dużo właśnie mówi się też ostatnio o śladzie wodnym i to o takim śladzie wodnym, który możemy sobie policzyć każdy dla nas, znaczy dla siebie samego, dla siebie samej, ale też o takim śladzie wodnym związanym właśnie z tym, co widzimy na półkach w sklepie, czy generalnie co wkładamy po prostu do koszyka, co kupujemy. I według danych to zużycie takie bezpośrednie nasze wody to jest raptem 3% tego, czym dysponujemy na co dzień, czy w ogóle przez cały rok. 97% wody, którą zużywamy, to jest to zużycie pośrednie, ten tak zwany ślad wodny wirtualny, czyli to, w jakiś sposób my tę wodę kupujemy, nie bezpośrednio, nie na zasadzie, że w butelce, tylko po prostu kupując na przykład różne owoce, warzywa, no one też po pierwsze zawierają w sobie wodę, ale po drugie do ich produkcji, do ich wzrostu ta woda była potrzebna. I na jednej ze stron możecie sobie prześledzić właśnie, jak wygląda ślad wodny dla wielu różnych produktów. Tutaj dla przykładu takie dwa dość skrajne. Pomidor, który wyliczono, że jego ślad wodny to jest około tam ponad nieco ponad 200 litrów na kilogram. I tam jest też, tak jak może widzicie na tym obrazku, ten ślad wodny jest podzielony na takie trzy kolory. Kolor zielony, niebieski i szary. Zielony to jest ta woda, która jest niezbędna na etapie wzrostu rośliny, czyli wszystko to, co roślina wyciąga korzeniami z wody. Ślad niebieski, kolor niebieski to jest po prostu woda zużyta bezpośrednio jakby do powstania danego produktu, a kolor szary to jest ta woda, która została zużyta, żeby dostarczyć nam produkt, który jest już czysty, czyli to jest wszelka taka woda w procesach produkcyjnych, procesach przeróbki, przetwórstwa i tak dalej. I oczywiście różne produkty będą miały różny ten ślad wodny, bo na przykład czekolada, kilogram czekolady ma około 17 tysięcy litrów na kilogram, co generalnie łamie moje bardzo czekoladolubne serce. Ale właśnie warto oprócz tego, oprócz tych liczb znowu, zwrócić uwagę na to, jaka jest proporcja tych kropelek zielonych do niebieskich, do szarych, bo na przykład w przypadku bawełny to, tak jak widać, ta zielona woda, czyli to, ile my musimy tej wody dostarczyć roślinie, jaką jest bawełna, o której pewnie wiele też osób i dużo słyszało, i zwłaszcza o jej uprawach właśnie w Uzbekistanie czy Pakistanie, no to właśnie też pokazuje, jaka to jest ogromna różnica, chociażby w przypadku, znaczy gdybyśmy porównali bawełnę właśnie do pomidora, do czekolady, czy nawet do kilograma mięsa. Ale możemy też na to spojrzeć z trochę innej perspektywy, takiej bardziej globalnej, do czego też gorąco zachęcam, dlatego że dużo nam tutaj też takich dzwoneczków, powiedziałabym, przypominających, zapodaje dieta planetarna,
no właściwie jej sugestie czy wskazania. I rzecz w tym, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, ile my importujemy właśnie tej wirtualnej wody do Europy, na przykład ile importujemy, to głównie w postaci chociażby żywności czy innych produktów, na przykład nie wiem, awokado, banany, różne owoce, warzywa, wszystko to, co do nas przypływa, przybywa z właśnie z zewnątrz, no to tutaj możemy sobie zobaczyć na tej mapie, jak to wygląda w przypadku właśnie Europy. Na taki ciemnozielony, zielony kolor są zaznaczone kraje, z których właśnie tej wody dużo pozyskujemy i no, która właśnie do nas trafia jako ta woda wirtualna, czyli po prostu woda w formie jakichś produktów, tudzież w formie użycia tej wody do przygotowania tych produktów. I właśnie tak jak wspomniałam jeszcze gleba, mam nadzieję, że ona się tu będzie z nami często przewijać, dlatego że jestem wielką fanką gleby, chociaż nie bardzo lubiłam ten przedmiot na studiach, bo wydawał mi się taki daleki po prostu, a tymczasem no, okazuje się, że właściwie to jest po prostu podstawa funkcjonowania też ekosystemów, bo no, i roślinożercy też w sposób pośredni od tej gleby są zależni, więc jakby całe te łańcuchy pokarmowe gdzieś wokół tej gleby się kręcą, ale wszelkie torfowiska, właśnie młaki, bagna, mszary i lasy, to są po prostu gąbki, które mogą być właśnie rezerwuarem tej wody i tak jak wspominałam wcześniej o tym porównaniu z Egiptem, no to właśnie to jest to, o co powinniśmy zadbać, żeby móc tę glebę, znaczy móc tę wodę odpowiednio retencjonować, żeby ją właśnie zatrzymywać, żeby ona była z nami dłużej, a nie śmigała po prostu jak po autostradzie, po różnych nawierzchniach betonowych, których jest zresztą dużo w mieście, więc zdecydowanie powinniśmy z większą uważnością patrzeć w stronę gleby. Ale generalnie, żeby w ogóle móc o wodzie, wydaje mi się, rozmawiać i móc ją chronić i chcieć też ją chronić, to trochę przydałoby się dyskusji, rozmów na temat emocji, które z wodą są związane, z wodą w jej różnych przejawach i w formie tych przejawów takich w procesach komórkowych i w formie na przykład chociażby właśnie tych rzek, bagnisk, torfowisk, mokradeł i tak dalej. I chciałam właśnie pokazać takie trochę mniej oczywiste podejście do wody i rzeki, które mnie osobiście też zainspirowało w różnych filmach, na różnych wystawach i pokazać właśnie, w jaki sposób my możemy z tą wodą rozmawiać, jak właśnie, tak oczywiście symbolicznie, ale właśnie jak podejść trochę inaczej do wody, żeby może nie to, że ją antropomorfizować, bo od tego sama też byłabym daleko, tylko żeby właśnie pokazać, że ona jest nam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bliska. I pierwszy taki projekt, który dla mnie właśnie jest niesamowicie inspirujący, to jest rozmowa z rzeką, której podjęła się taka artystka Gosia Kępa, między innymi w rzekach właśnie wokół Poznania. I ta rozmowa, tak jak może tutaj Państwo widzicie, są po prostu wbite dwa patyki na brzegu, pomiędzy którymi rozciągnięty jest sznurek, na nim unosi się taki styropianowy blok, do którego przyczepiony jest flamaster, który z kolei jakby przez to, jak rzeka się porusza, tworzy różne zapisy, o może od razu pokażę te zapisy, na właśnie tej płachcie papieru i z tego, co rozmawiałam właśnie z twórcami też wystawy, to długo się zastanawiali, czy nazywać to rozmową, czy to przypadkiem nie jest monolog, ale jednak doszli do wniosku, że to jest rozmowa, dlatego że my też w jakiś sposób, trzymając ten papier, czy stojąc chociażby w tej rzece, czy w ogóle generalnie w wodzie, bo myślę, że to można byłoby powtórzyć również w jeziorach, oddziałujemy jednak na tę wodę i na to, co się dzieje. I można zobaczyć właśnie na przykładzie tych maziajów rzecznych, tej rozmowy właśnie na obrazach, na obrazkach, że rzeka, zależnie od tego, jaka jest, nie wiem, sytuacja, czy nawet pora dnia, może ten przekaz po prostu być bardzo różny. I teraz znowu nie chodzi o to, żeby próbować tam odczytać jakiś przekaz dosłowny, ale już wydaje mi się, że nawet z odległości można by poczuć, które z tych obrazów jest taki właśnie bardziej dynamiczny, chaotyczny, czy może wręcz w jakiś sposób zirytowany, a który jest właśnie taki spokojniejszy, kojący. I co to może oznaczać? Możemy się zacząć też zastanawiać, jakby jakie czynniki wpływają na to, co takiego jest wokół rzeki, bo przecież rzeka to nie tylko ta woda, która nią płynie, ale też
całe to środowisko, które jest w korycie rzeki, ale też wokół, co wpływa na to, że ta rzeka ma taki, a nie inny właśnie charakter w tym miejscu, więc taki dialog można chociażby prowadzić w taki sposób. Można też spojrzeć na rzekę pod kątem dziedzictwa czy historii, którą ona tworzy, i tutaj na zdjęciu widzicie coś, co nazywa się czarnym dębem, który to jest kawałek pnia kilkudziesięcioletniego, myślę, że nawet starszego, który wydobyto mniej więcej pod koniec lat 90. XX wieku w Poznaniu podczas przebudowy ulic. On był generalnie kilka metrów pod ziemią, pod gruntem, i wiemy już dzisiaj z różnych badań, które się w międzyczasie toczyły, że po prostu tamtędy płynęła kiedyś rzeka. Ona zmieniła po prostu swój bieg pod, nawet nie pod wpływem jakby działań ludzkich, tylko po prostu pod wpływem naturalnych różnych procesów. No dzisiaj mamy tam ulicę i datowano, że mniej więcej ten pień może mieć około 2700 lat, czyli około 700 lat przed naszą erą zaczął być konserwowany właśnie przez rzekę, i te różne procesy sprawiły, że dzisiaj jest to obecnie bardzo cenny i bardzo drogi surowiec, bo można go czasem pozyskać na rynku. No i to, co jest myślę, że ciekawe, to to, że historia tego pnia jest dwa razy mniej więcej dłuższa niż historia osady miejskiej, czyli miasta Poznania na tym terenie, więc no właśnie, woda jako ta twórczyni historii też wydaje mi się, że może być bardzo ciekawa, zwłaszcza jeżeli zagłębimy się w więcej tego typu zakonserwowanych elementów, które możemy dzięki wodzie odkryć, chociażby nawet tworząc odwierty, co pewnie w szkole, w klasie może być po prostu zwyczajnie trudne, czy wręcz, no, nie mówię, że niemożliwe, bo kto wie, ale też myślę, że możemy z nich dużo się bardzo dowiadywać o tym, jaki charakter miała rzeka, jak płynęła, no i co ze sobą niosła. Rzeka to jest też muzyka i dźwięki, i Michał Zygmunt, o którym dzisiaj jeszcze wspomnę, właśnie podjął się takiego nagrywania w różnych miejscach rzek, właśnie przeróżnych dźwięków, i to, co mnie bardzo zauroczyło w jakby jego podsumowaniu tego projektu, to było właśnie może nie tyle to, że rzeka tworzy muzykę, tylko rzeka, czy w ogóle te ekosystemy wokół rzeki, wokół wody są jakby właśnie tej muzyki rodowodem. Tutaj też polecam Państwu taki film, który właśnie w tym roku pojawił się na ekranach w kinach, Przynoszę Ci dzikość, to jest właśnie o wyprawie związanej z katastrofą ekologiczną na Odrze i właśnie o takim zatrzymaniu się, ale też o byciu częścią tego ekosystemu rzecznego. Tego nie widać na plakacie, może tutaj z tej perspektywy, ale to, co dla mnie jest przepiękne i bardzo cenne w tym właśnie w tym obrazku, to jest to, że jego ostrość nie jest wykadrowana na te dwie postaci z przodu, tylko właśnie na tło, czyli na rzekę. Tutaj człowiek gra właśnie drugą rolę, co jest, uważam, bardzo też ciekawe i inspirujące. Ten ekosystem rzeczny, w ogóle wodny, z którym my się też stykamy, może odpowiadać też za nasze bezpieczeństwo. Na przykład właśnie w Warszawie to małże i różne gatunki ryb są takimi testerami na różnych etapach jakości wody, która jest pobierana z Wisły. Zresztą nie tylko w Warszawie tak jest, między innymi też w Legionowie, Szczeżuje, są wykorzystywane do tego, żeby właśnie monitorować ewentualne zanieczyszczenia, które się pojawiają w zbiorniku wodnym, czy w ogóle w wodzie. I rzeczywiście nie jesteśmy zresztą jedyni, a wydaje mi się, że jest to też bardzo ciekawe, że organizmy, które oczywiście no nie robią tego z myślą o nas, to znaczy o naszym bezpieczeństwie, tylko po prostu no jest to jakby ich reakcja, czyli w przypadku Szczeżuj otwieranie się po prostu jest czymś naturalnym, ale jednak my możemy z tego skorzystać, potraktować to po prostu jako też sygnał, jako istotną informację dla nas, że coś się właśnie w tej wodzie zmieniło, i szukać przyczyn, próbować im zaradzić. Natomiast no, jednocześnie można też zastanowić się właśnie, jak bardzo kiedyś, kiedy nie było różnych narzędzi pomiarowych, właśnie byliśmy zależni od tego, co nam powie przyroda i w jaki sposób ona nam to powie.
Innym dość takim istotnym wątkiem, którym ja też się interesowałam swego czasu ze względu na, no właśnie, na historię Warszawy i też to, jak Warszawa patrzyła na Wisłę, bo przez jakiś czas mówiło się o tym, że polskie miasta się w ogóle odwróciły od rzek, że stoją do nich tyłem. To się na szczęście wydaje się, że się zmienia, więc też jest to jakaś radość. Ale to właśnie było między innymi to, że nie mogłam uwierzyć, że w Wiśle, czy kiedyś na przykład w Warcie, były jesiotry i że było to wielkie halo, kiedy te jesiotry przepływały, można było nawet dostrzec czy wyłowić 5-metrowe osobniki, więc no, musiałoby to być to imponujące zjawisko i to jakby ta obserwacja to nie było wcale tak dawno temu, mówimy około, nie wiem, kilkudziesięciu do 100 lat temu i też pozostawia to dużo takich refleksji, jak my tę wodę czy rzekę traktujemy, że dzisiaj niestety no nie możemy już brać udziału właśnie w takich obserwacjach, chociaż to się powoli zmienia, bo WWF podjął właśnie takie działania, żeby zarybić jesiotrem nasze rzeki, także trzymajmy kciuki za jesiotry, ale co za tym idzie, to, że jednocześnie ta rozmowa o tym, czego już dzisiaj nie ma w rzece i czego ta rzeka nam dzisiaj nie daje, może za tym iść też taka refleksja, jakie zawody czy jaka praca w ogóle zniknęły z naszych okolic czy z naszego miasta, bo na przykład kiedyś właśnie na terenie Poznania były zakłady, które zajmowały się właśnie rybołówstwem i były to bardzo bogate zakłady, no, po prostu po jakimś czasie, kiedy te jesiotry zniknęły, one praktycznie też zniknęły i ludzie musieli się przebranżowić, zupełnie jakby zmieniła się też ta okolica, więc to jak, no właśnie, to nasze otoczenie czy miasto wygląda, po prostu rzeka na nie oddziałuje nie tylko w sposób taki no mniej lub bardziej oczywisty, budujący tudzież niszczący, do czego zaraz pewnie dojdziemy, tylko właśnie też w taki sposób kształtujący naszą kulturę, czy też chociażby to, co jemy i w jaki sposób możemy zarabiać. I no, woda czy rzeki to są też różne tradycje i wierzenia. To pierwsze zdjęcie po lewej stronie przypomina, znaczy ma nawiązywać ten obiekt do feretronu, czyli do takich noszonych podczas różnych wydarzeń religijnych, właściwie nawet nie wiem, jak to dobrze nazwać, ale właśnie feretronów, na których umieszczone są figury świętych, natomiast tutaj umieszczona jest bogini związana właśnie z Wartą, Herta i myślę, że to, co warto byłoby prześledzić, to jak w naszej okolicy funkcjonują, a może już nie funkcjonują właśnie, różne legendy, podania związane właśnie z wodą czy z rzekami, czy pojawiają się może jakieś postacie mityczne, czy jakieś bóstwa, bo oczywiście no, w samej Warszawie mamy chociażby Syrenkę czy Złotą Kaczkę, ale wiele takich terenów na zachodzie na przykład kraju okazuje się, że właśnie swego czasu utraciła takie dziedzictwo kulturowe. Za to pojawiły się na przykład figury świętych, święty Jan Nepomucen, który tutaj jest na środku. To najczęściej taka spotykana święta postać, która jest właśnie przy rzekach, która ma chronić właśnie przed złym, no, chciałam powiedzieć humorem rzeki, ale która ma po prostu chronić przed powodziami, przed wylewami, przed ich niszczycielskim wpływem na człowieka, ale też i na przyrodę. No i oczywiście dziś wraca się też bardzo chętnie do wianków, czyli do Nocy Świętojańskiej i do jej obchodów, żeby właśnie celebrować między innymi też rzekę, czyli jednak nad te rzeki się wraca, ale tak jak mówię, polecam bardzo prześledzić sobie, czy coś oprócz słynnych utopców czy topielców, które się pojawiają w różnych opowieściach, czy jest właśnie może coś takiego lokalnego, o czym warto by było pamiętać, co może właśnie pozostać tym naszym dziedzictwem, które też w jakiś sposób przypomina nam o wodzie i o rzece. Wątek odpowiedzialności musi się tu również pojawić. To takie przypomnienie właśnie z zaślubin Polski z morzem. Tutaj akurat jest to zdjęcie z Pucka, ale takie symboliczne zaślubiny odbyły się też w wielu innych miastach właśnie nad rzekami, które przecież w końcu z tym morzem się połączą, więc ta odpowiedzialność wtedy, można by powiedzieć, została w pewien sposób zawarta, taka
niepisana umowa, że będziemy za te wody, za te rzeki odpowiedzialni. No, z tą odpowiedzialnością różnie nam wychodzi, ale do wydarzeń historycznych jak najbardziej możemy wracać i zastanawiać się właśnie nad takim ich wymiarem symbolicznym, bo ta odpowiedzialność jest dzisiaj widoczna w trochę inny sposób, na przykład poprzez działalność takiego kolektywu Siostry Rzeki, są też bracia Potoki, więc można właśnie prześledzić, co takiego się dzieje, jakie działania są podejmowane, bo bardzo często są one nie tylko związane właśnie z jakimś nieposłuszeństwem obywatelskim, ale na przykład z różnymi spotkaniami, żeby uświadomić, jaka jest rola danej rzeki właśnie dla lokalnej społeczności. W Łodzi, chociaż w Warszawie też one przypominają czasami o rzekach, które kiedyś były, a dzisiaj już ich nie ma, bo w Łodzi swego czasu było 11, znaczy mamy udokumentowane około 11 rzek, które przez nią przepływało, 11 czy 18, jak mówią różne źródła, więc też jest to potęga, ogromna potęga tego, co możemy właśnie spotkać. I ta odpowiedzialność to jest też demokracja, czyli to, w jaki sposób my o rzeki dbamy na różne sposoby. Tutaj o tej demokracji jest mowa w kontekście Nowej Zelandii i takiej decyzji, która zapadła po 150 latach walki o nią przez Maorysów, czyli żeby nadać rzece właśnie osobowość prawną. W Polsce też trwają w tym wątku różne prace i mamy nadzieję, że no właśnie, że prędzej czy później Odra czy inne polskie rzeki też będą mogły tylko w inny nieco sposób, pod innym kątem trochę być chronione. No i rzeki to jest też właśnie ta siła i bezsilność, to o czym wspominałam, czyli powodzie i właśnie to, co rzeki ze sobą często niosą, ta siła, no jednak wyrażana najczęściej w takich przypadkach, kiedy tej wody jest po prostu za dużo. Natomiast tutaj zachęcam do tego, żeby spojrzeć właśnie z perspektywy Katarzyny Bogusz, której eksponat widzicie Państwo po lewej stronie, kropla na gorącym kamieniu. Na tym kamieniu może mało wyraźne, ale jednak są zapisane właśnie daty, podobnie jak zaznaczone są jakby poziomy, do których dosięgała woda w różnych latach, to na przykład zdjęcie po prawej jest z Wilanowa, to właśnie Katarzyna Bogusz zaznaczyła na kamieniu, trochę nawiązując do kamieni głodowych, czyli takich, które się pojawiały, kiedy ten stan wody był bardzo niski, w którym roku jaki był najniższy poziom wody w różnych rzekach. Tu akurat jest w przypadku właśnie Warty ten kamień. Więc też to może być ciekawy wątek, żeby spojrzeć nie od tej strony właśnie takiej największej potęgi, ale właśnie też tej bezsilności. I woda to są też różne wątki, które dotykają naszej kreatywności. Akurat w przypadku ludzi to jest kreatywność w kopiowaniu, bo kopiujemy bardzo dobrze masę różnych produktów właśnie z chociażby właśnie z na przykładzie żuka namibijskiego czy płatków róży. I te materiały pomagają nam właśnie lepiej wodę zatrzymywać w różnych formach, pozwalają nam właśnie lepiej konstruować różne materiały, żeby zapewnić też bezpieczeństwo, czy to w transporcie, czy w wielu, wielu innych sytuacjach, więc czerpiemy też właśnie z tego, jak inne zwierzęta, czy rośliny, czy w ogóle generalnie organizmy z tej wody korzystają. I to wszystko, o czym opowiedziałam, to zawiera się właśnie w takim wątku usług ekosystemowych, które mogą dawać nam, znaczy w sensie według których woda, rzeki, czy generalnie te ekosystemy takie rzeczne dają nam i pożywienie, i właśnie no i wodę, i leki, ale też właśnie inspirują nas, czy dają nam ogrom różnych innych usług, chociażby takich regulacyjnych, więc zachęcam, żeby właśnie spojrzeć na wodę i na rzeki z tej perspektywy, chociaż zależało mi na tym, żeby najpierw pokazać przykłady, a dopiero potem spróbować je podsumować tak zbiorczo właśnie jako te przejawy właśnie tych usług ekosystemowych. I to, co będę też Państwu polecać, to jest właśnie taki film, który dobrze chyba podsumowuje to, że dobrze by było spojrzeć właśnie na rzekę jako na taką sieć. O tym opowiada też film Splątania, właśnie do którego wyślemy link, no i którego cytat mnie osobiście tutaj ujął za serce, że właśnie mamy w sobie rzekę i to, co my z tą rzeką zrobimy i w jaki sposób będziemy też zachowywać się wobec innych przejawów wody w naszym otoczeniu, po prostu zależy od nas i od naszej wiedzy. I ćwiczenie szybkie, zanim przekażę głos Markowi, to właśnie to ćwiczenie z dziedzictwa, to są różne zdjęcia,
właśnie z okolic Warty. No i tu jest jedno zdjęcie, które zupełnie nie pasuje, w sensie jest jeden element niepasujący i myślę, że on też wiele mówi o tym, co robimy z krajobrazem. Proszę się zastanowić, który to może być, licząc od właśnie lewej strony, co tu nie pasuje, a ja właśnie może już pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie w dyskusji, a tymczasem zachęcam właśnie do zgłębiania wody i rzek pod innymi niż tylko takie stricte naukowe i liczbowe aspekty. Także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękujemy, Kasiu. Bardzo żałuję, że osoby przed ekranami też tak mało czasu i jakoś, no właśnie, ale za takie różne wątki dotyczące właśnie wody w różnych perspektywach tego, jak bardzo jest wszechobecna w naszym życiu. Z Kasią jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, a ja teraz chciałam przekazać głos Markowi. Witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Cześć. Jesteś też przyrodnikiem, ale i aktywistą, też zajmujesz się muzyką. Wiem, że Twoimi, że właśnie byłaś, jesteś związany z różnymi organizacjami pozarządowymi. I takie twoje dwa zainteresowania zawodowe to jest właśnie leśnictwo i ornitologia, ale właśnie też kwestie związane z rzekami. Gdzie tam teraz oddaję tobie głos? Dzięki za powitanie. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jakby coś było nie tak, dajcie oczywiście znak. Dzięki Kasiu za poprzednią prezentację, była bardzo, bardzo ciekawa. Wam też się dużo nauczyłem, fajne spojrzenie na parę tematów. No i teraz ja bym chciał przedstawić Wam jakieś spojrzenie o rzekach, ponieważ z rozmawianiem o rzekach jest tak, że o tym można bardzo dużo rozmawiać pod wieloma kątami i nie ma chyba jednej gotowej, dobrej odpowiedzi, jak o rzekach mówić. I wydaje mi się, że cała historia polega na tym, żeby każdy na swój sposób mówienia o rzece, swój język, jakim chce mówić, jeśli chce mówić o rzece oczywiście. Więc mam nadzieję, że uda mi się Wam przekazać troszeczkę informacji z takiego innego punktu widzenia, niż mówiła Kasia. Poniekąd niektóre rzeczy będą się zazębiać i mam nadzieję, że zarówno prezentacja Kasi, jak i moja skłoni Was do jakichś pytań, które mam nadzieję, że będziecie w czacie wpisywać, my chętnie na nie odpowiemy lub chętnie przyznamy się, że odpowiedzi na nie nie znamy, ponieważ ja tutaj występuję jako osoba, która co nieco pracuje na rzekach i z rzekami, natomiast no, jestem przekonany, że od strony edukacyjnej to wy się pewnie znacie na tym dużo lepiej ode mnie, więc sam się chętnie od was nauczę. Mi się trochę pomniejszyło okienko, jeśli chodzi o prezentację. Marto, czy tak powinno być? Coś. Zaraz. O, prawie. Prawie. Chyba. O, super, super, dzięki. No właśnie, tak krótkim słowem wstępu. Słuchajcie. Rzeki to są takie bardzo ciekawe twory świata, które są bardzo wąskie, ale bardzo długie. One są szczególnie wąskie w porównaniu z ich długością. I takimi najdłuższymi systemami rzecznymi to są Nil, system rzeczny Nilu, Amazonki, Yangtze i Mississippi. Dlaczego mówię systemy rzeczne, a nie rzeki? Ponieważ nie chodzi o jedną konkretną rzekę, którą wyznaczymy od źródeł do ujścia, ale o taki najdłuższy ciąg rzek, który można przepłynąć właśnie od źródeł jednej rzeki do ujścia do oceanu. Na 156. miejscu w tej hierarchii, w statystykach jest taki system rzeczny Bugnarew-Wisła, czyli rzeki, najdłuższy system rzeczny w naszym kraju, płynący przez Ukrainę, Białoruś i właśnie Polskę, uchodzący do Bałtyku. No właśnie, rzeki mimo tego, że są bardzo niewielkie, szczególnie powierzchniowo, ponieważ powierzchniowo to jest jakieś 0,06% powierzchni Ziemi, jeśli chodzi o wodę, wodę słodką, którą gromadzą w całej masie wody, to też jest ułamek procenta, a mimo tego są siedliskiem mniej więcej 6-10% gatunków flory i fauny na świecie, czy nie wyłącznym, ale 6-10%. W związku z tym widzimy, że mimo bardzo takiej wąskiej
przestrzennego występowania są bardzo cenne dla bioróżnorodności. Ja bym powiedział, że te środowiska rzeczne są takimi hotspotami bioróżnorodności przez to, że są bardzo bioróżnorodne, ale jednocześnie zajmują względnie mało przestrzeni. I słuchajcie, nie bez powodu mówi się, że rzeki są to arterie kontynentów, ponieważ to są takie szlaki transportowe, ale nie do końca w takim rozumieniu, jak my często rozumiemy transport, że musimy jakiś towar przerzucić, chociaż w zasadzie transportują wodę, transportują sedymenty, czyli cały materiał, głównie znaczy organiczny i nieorganiczny, od źródeł do ujścia. Zobaczcie, że rzeka w zależności od tego, jaką ma charakterystykę, czy jest rzeką wolno płynącą, czy jest rzeką szybko płynącą, różny rodzaj materiału transportuje. Czasem jest to drobny piasek, czasem są to duże kamienie, w zależności od tego, jak szybko woda płynie. Jest to transport biogenów. Są to, gwarantuje także szlaki migracyjne dla zwierząt, ale i także dla roślin zresztą, ponieważ szereg gatunków roślin rozprzestrzenia się wzdłuż tych korytarzy rzecznych. Natomiast to, co jest ciekawe, są to szlaki migracyjne nie tylko dla zwierząt wodnych, ale także dla zwierząt lądowych, ponieważ zwierzęta lądowe także bardzo chętnie korzystają z tych korytarzy migracyjnych, jakie gwarantują im rzeki. No, rzeki także tworzą żyzne gleby, mady rzeczne, które powstają na bazie wylewu rzek. No, takim przykładem spod ręki są chociażby sady w Pradolinie Wisły, ogromne połacie sadów między Grójcem, Górą Kalwarią, bardzo żyzne łąki, a czy chociażby te nadrzeczne rejony Nilu, o którym wspominała Kasia na początku. No i także rzeki zapewniają miejsca osadnictwa. Ludzie od zawsze bardzo chętnie wzdłuż rzek się osiedlali. No, robią to do dzisiaj, nieraz robią to ze szkodą dla siebie, o czym pewnie też niejednokrotnie widzieliście przy okazjach pewnych ekstremów pogodowych, głównie przy okazjach powodzi. Natomiast z rzekami jest, rzeki, nie powiem, że my mamy problem z rzekami, uważam, że to rzeki mają ogromny problem z nami, ponieważ rzeki są takimi ekosystemami, które się fantastycznie samoutrzymują, zachodzą na nich procesy fluwialne, czyli procesy związane z płynącą wodą. Mówimy o takim w zasadzie kontinuum rzecznego, w którym rzeka jest, można powiedzieć, stabilna w swojej dynamiczności. Jest to przeogromnie dynamiczny obszar, który jednocześnie właśnie w takiej swojej makroskali jest bardzo, bardzo stabilny. I tutaj na tym górnym zdjęciu macie rzekę Prypiać, przepiękną rzekę, która płynie przez Białoruś, przez środek ogromnych bagien polskich, czyli jednego z w zasadzie chyba największego w tej części Europy takiego terenu bagiennego, Polesia. Naturalna rzeka, prawie nieprzekształcona, z ogromnymi terenami zalewowymi. No a zobaczcie zdjęcie po prawej stronie, na dole jest to rzeka, którą w zasadzie nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka odróżnić od sztucznie wykopanego kanału, ponieważ jest to sztucznie przekopana przez człowieka rzeka. I niestety coraz częściej z takimi rzekami w naszej okolicy mamy do czynienia. No i to jest właśnie ten problem, który rzeki mają z ludźmi. I teraz jeszcze pamiętajcie, za każdym razem, kiedy ja będę chciał mówić o rzekach, jeżeli wy będziecie mówić o rzekach, to że rzeka to nie jest ta woda, która płynie w korycie. Czy w ogóle nawet rzeka to nie jest to koryto, w której płynie woda. Rzeka to jest cała dolina rzeczna, bardzo skomplikowany, taki wielopłaszczyznowy, wielowymiarowy, połączony ze sobą organizm, ze starorzeczami, z odnogami, słuchajcie, z miejscami, gdzie woda może wylewać, z tą doliną zalewową, gdzie woda po powodziach czy też po wezbraniach może swobodnie inflirtować do wód gruntowych i wzbogacać te zasoby wód gruntowych i wód potem, a potem wód podziemnych. W związku z tym, jeżeli mówimy o rzece, szczególnie jeśli mówimy o zdrowej rzece, no to mówmy zawsze o rzece jako o dolinie. I także jeśli kiedykolwiek będziecie słuchać o renaturyzacjach rzek, no to pamiętajcie, że one mogą mieć bardzo różny wymiar. Nie zawsze muszą, albo rzadko kiedy będą polegały na takim odtworzeniu pierwotnego charakteru, najczęściej będzie to niemożliwe. Natomiast ta renaturyzacja rzek może się odbywać zarówno w samym korycie, jak i w tej dolinie rzecznej. I obie z tych renaturyzacji, oba z rodzaju tych prac są bardzo cenne, no a w obecnych warunkach są niezbędne. Natomiast jeśli chcemy mówić o rzekach, to spróbujmy być rybą.
ponieważ te środowiska wodne są, mam wrażenie, tak odległe naszej percepcji, że jeżeli nie zrobimy takiego ćwiczenia myślowego, nie zamienimy się na chwilę w rybę, to trochę nie będziemy wiedzieli, o czym mówimy. To jest taka śmieszna mapka, ona ma niewiele wspólnego z kartografią, ale w sposób ciekawy pokazuje świat zwierząt słonowodnych, jak ten świat inaczej wyglądałby na mapie niż ten świat, który my znamy, w którym my żyjemy, w którym my się poruszamy. Więc ta perspektywa, z której patrzymy na wodę, to chyba jest ta perspektywa bycia w wodzie. Bracia Strugaccy, tacy autorzy książek z serii science fiction głównie, ale polecam, ciekawi, w którejś ze swoich książek umieścili taki fragment, że z perspektywy szczupaka budowa mostu nie ma najmniejszego sensu. No i właśnie trochę tak jest, że to, co dla nas jest oczywiste i to, co dla nas jest zrozumiałe, dla tego środowiska wodnego jest całkowicie niezrozumiałe, no bo w końcu taki most łączy dwie przestrzenie, w których ten szczupak nigdy nie będzie, on tam nigdy nie zajrzy. W związku z tym miejsce przebywania tych organizmów wodnych też jest ściśle ograniczone. Jeżeli zaczynamy gmerać w takiej rzece, to te organizmy, zwierzęta, rośliny, one po prostu nie mają się gdzie podziać, one nie mają alternatywy. No i o ile jesteśmy dosyć chyba przyzwyczajeni do takiego obrazka, czy też mamy w głowie świadomość tego, jaki wpływ człowiek ma na środowiska leśne, jaki wpływ ma człowiek właśnie na to, jaki jest poziom deforestacji, czyli odlesienia. I tutaj nikogo to nie dziwi. Dla przykładu pokazuję Wam mapkę Borneo. Tutaj największą ofiarą tego jest orangutan borneański. Jak bardzo zmniejszyło się pokrycie lasami tejże wspaniałej wyspy. No, ale jakby jest to obraz, który nas nie dziwi. Tak? Jesteśmy świadomi, że tak wielkie zniszczenia w świecie tym lądowym miały miejsce. Tym bardziej tymczasem mam wrażenie, że nie do końca jesteśmy świadomi, jak duże zniszczenia powstały w środowisku wodnym. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby popaść w depresję, ale chodzi o to, żeby znaleźć punkt odniesienia i mieć pewną świadomość, w którym jesteśmy miejscu i jaka droga jest przed nami. I tutaj słuchajcie od góry, od lewej strony, zobaczcie, jest to mapa rzek Europy, tylko samej Europy, która pokazuje, jakie rzeki były dostępne jeszcze na początku XX wieku dla ryb wędrownych, czy powiedzmy ryb dwuśrodowiskowych, czyli takich ryb, które część swojego życia spędzają w środowisku słodkowodnym, część w słonowodnym. Może pamiętacie te ryby, które swoje dorosłe życie spędzają w wodzie słonej, to mogą być właśnie jesiotry, trocie wędrowne, łososie, certy. No rybą, która z kolei na odwrót spędza swoje dorosłe życie w wodach słodkich, a rozmnaża się w wodach słonych, to są węgorze, które zresztą prawdopodobnie będą, no prawdopodobnie za naszego życia niestety może dojść do wymarcia tego gatunku. Natomiast zobaczcie, to jest początek XX wieku, potem kolejna środkowa mapka, rok 1950, o ile zmniejszyła się powierzchnia rzek, czy też dostęp, ilość rzek, w których ryby mogą migrować, do których mogą migrować na tarło, i jak sytuacja ma się w wieku XXI. Ta liczba rzek, które są dostępne dla ryb, jest wielokrotnie mniejsza niż ta, która miała wcześniej. Porównajcie to sobie w głowie z tą mapką z Borneo. Czyż ta degradacja nie jest w zasadzie taka sama lub nawet większa niż deforestacja wyspy Borneo? No myślę, że tak. Tutaj kolejna mapa po prawej stronie. Nie wiem, czy domyślacie się, czym jest ta czerwona kropka na mapie. Otóż ta czerwona kropka jest to stopień wodny we Włocławku. Jest to tylko jedyna budowla postawiona pod koniec lat 60. na Dolnej Wiśle, która odcięła od możliwości migracji jakieś 70 tysięcy kilometrów rzek. Obecnie oczywiście na pozostałych rzekach także istnieją pewne bariery, przez które ryby nie mogą przepływać, natomiast gdybyśmy rozebrali jeden tylko Włocławek, okazuje się, że moglibyśmy udrożnić ponad 10, może 15, może 20 tysięcy kilometrów rzek dla ryb wędrownych. No tutaj śmiesznie się złożyło, ponieważ Kasia pokazała bardzo podobne zdjęcie, właśnie jesiotra, ponieważ my w wyniku zmian, jakie zaszły na rzekach, ja tutaj przedstawiam Wam tylko i wyłącznie jeden aspekt tych zmian, czyli aspekt związany z budową barier na rzekach, z budową wielkich lub małych hydroelektrowni, różnych tam, jazów,
wszelkiego rodzaju tego typu przegród poprzecznych na rzece. To jest tylko jeden z aspektów wpływu człowieka na rzekę. Straciliśmy bezpowrotnie jeziora Bałtyckiego, który jako gatunek wymarł, po prostu przestał istnieć. Teraz właśnie prowadzone są próby restytucji tego gatunku, bazując na materiale genetycznym i na osobnikach z Kanady, ponieważ okazało się to właśnie kanadyjskie jeziora są najbliższe genetycznie tym jeziorom bałtyckim. No a właśnie jesior jest takim gatunkiem, który straciliśmy go bezpowrotnie, a z dorzecza Wisły w zasadzie straciliśmy łososia. Jest jeszcze szansa, że on powróci, natomiast to jest szansa, która musi być okupiona dużymi pracami. No i właśnie, słuchajcie, środowiska słodkowodne szacuje się, czy nie mówię tylko w tym momencie, nie tylko rzeki, ogólnie środowiska słodkowodne, są to środowiska, które są najsilniejszej presji spośród różnych typów środowisk, które były badane. I w ciągu ostatnich 70 lat spadek bioróżnorodności w środowiskach słodkowodnych to jest około 85%. Tak samo jeśli chodzi o spadek liczb ryb wędrownych, także jest to spadek o około 85%. Przyczyny są różne, ale jedną z głównych przyczyn to jest właśnie strata siedlisk, czyli na przykład przegrody na rzekach lub regulacje rzek. I jaki to ma wpływ? Ma to także wpływ na człowieka. Mam nadzieję, że możecie sobie trochę powiększyć ten ekran. Po lewej stronie na dole są pokazane połowy ryb, które były ważnymi rybami gospodarcze, czyli certy i troci w okresie przed budową stopnia wodnego we Włocławku i po budowie stopnia wodnego we Włocławku. Zobaczcie, jak te wyniki się zmniejszyły. To nie tylko chodzi o to, że ryby przestały przepływać przez Włocławek. Oczywiście, że tak, ale one mogłyby dopływać do Włocławka. No ale te ryby przestały się rozmnażać, ponieważ ich miejsca targiskowe, ich miejsca, gdzie te ryby się rozmnażały, są w górach, w górze rzeki. One muszą dopływać do dopływów Wisły, a nie do samej Wisły. W związku z powyższym one straciły możliwość na to, żeby się rozmnażać. I to jest cały ten świat wodny, którego my na pierwszy rzut oka nie widzimy. Musimy się dopiero o nim sporo dowiedzieć, sporo pouczyć, sporo poczytać, ponieważ on dla nas, uważam, nie jest intuicyjny i ta wiedza na ten temat nie jest powszechnie znana, a mam wrażenie, że gdyby ona była powszechnie znana, no to mielibyśmy łatwiejszą pracę później przy wszystkich działaniach zmierzających do lepszej ochrony rzek. Więc tak jak mówiłem, te przyczyn degradacji jest więcej niż tylko jedna. Są to zmiany klimatu, szczególnie ostatnio no, błyskawicznie postępujące konsekwencje tych zmian klimatu. Zobaczcie, że coś, co do tej pory nie występowało w Polsce, czyli rzeki okresowe. Okazuje się, że od tego roku, od kilku lat wstecz zaczynają się pojawiać w Polsce rzeki okresowe, czyli rzeki, które wysychają w czasach, w okresie letnim, ponieważ po prostu brakuje w nich wody. I to nie jest tylko dlatego, że wody nie ma w korycie, tylko dlatego, że cała zlewnia jest uregulowana, cała zlewnia jest osuszona, mokrada są osuszone, no bo ponieważ woda w rzece, w tym korycie, to jest ostatni etap podróży wody. Jak ta woda zaczyna podróżować z chmur, ona zaczyna się przesiągać przez glebę, potem wodami gruntowymi lub powierzchniowo trafiać do koryta, natomiast ta woda w korycie to jest ten jej ostatni etap. Jeżeli jej nie ma w tym korycie, to znaczy, że jej nie ma nigdzie indziej naokoło. I myśmy stracili tą wodę z gleby i potem nie mamy jej w rzece. Są to właśnie melioracje, czyli wszelkie działania, które zmierzają do osuszenia terenów. I tak jak w Polsce mamy 150 tysięcy kilometrów rzek, to mamy 330 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych. Czyli rowów melioracyjnych mamy dwa razy więcej niż rzek. Regulacje. Rzeki niestety, tak jak widzieliście tą jedną z rzek, którą wam pokazywałem, coraz częściej tak wyglądają. I to niestety też nie jest tak, że rzeki nie są regulowane także na bieżąco. Teraz także rzeki są regulowane. Nie zawsze to musi być betonowanie, ale regulacja to jest także wykładanie brzegów rzeki kamieniami, wykładanie brzegów rzek faszyną, czyli takimi płotkami, powiedzmy, faszynowymi, głównie wierzbowymi. To wszystko jest regulacja, to wszystko są działania, które obniżają bioróżnorodność, które wpływają negatywnie na rzeki. Jest to zabudowa dolin rzecznych, na przykład wejście zabudowy mieszkaniowej na tereny, które powinny być zalewowe. My też w ten sposób tracimy ogromne tereny, gdzie woda
w czasie powodzi, w czasie wylewów może się gromadzić, może w sposób naturalny się retencjonować. Ale mamy także zmianę sposobu użytkowania terenu, gleby, to są oczywiście, to są odlesienia, to są ogromne obszary nieprzepuszczalne w miastach, ale nie tylko w miastach. Także mniejsza przepuszczalność gleb rolniczych z powodu zwiększonej intensyfikacji upraw rolnych. No i właśnie, gospodarka rolna, ogromne zanieczyszczenia rzek wynikające z prowadzonej gospodarki rolnej, ogromnej ilości nawozów, ogromnej ilości fosforu i azotu, które spływają do rzek, które potem trafiają do Bałtyku, które powodują, że Bałtyk jest także w tragicznym stanie ekologicznym, zaburzone całe cykle życiowe związane właśnie z przeżyźnieniem. Jest to tak, są także gatunki obce i gatunki inwazyjne, czyli gatunki, które zostały zawleczone z innych obszarów. I to się tyczy i gatunków roślin, ale także gatunków zwierząt, na przykład gatunków ryb, które albo przypadkowo razem poprzez statki transportowe z innych kontynentów, ale czasami celowo z powodu zarybień jakimś fajnym gatunkiem, jakiś karaś złocisty, tak, czy tego typu gatunki, powodują wymieranie naszych lokalnych, rodzimych gatunków zwierząt. No i mamy na przykład przemysł wydobywczy. O tym mówi się na szczęście coraz więcej i to jest ciekawe, ponieważ wiedza naukowa o tych faktach była od dawien dawna, natomiast ona nie przybijała się nigdy do świadomości społecznej. Od czasu nieszczęsnej katastrofy na Odrze i wiemy już, że czynników było wiele, ale natomiast jednym z czynników to było wysokie zasolenie, jest wysokie zasolenie Odry, ale także mamy wysokie zasolenie Wisły i to wynika właśnie z pracy kopalni, z odwadniania szybów kopalnianych. No jeżeli z tym sobie nie poradzimy, no to tak jak mieliśmy katastrofę ekologiczną na Odrze, będziemy ją mieć kolejną, jak nie w tym roku, to w następnym, jak nie w następnym, to za 5 lat. I także prędzej czy później możemy mieć taką katastrofę ekologiczną na Wiśle, bo Wisła ma na razie o tyle lepiej, że jest rzeką w lepszym stanie ekologicznym niż Odra, ma większe właściwości samooczyszczania, ale te granice, kiedy przyroda jest w stanie buforować nasze oddziaływanie na nią, także się kończą i my to właśnie obserwujemy. No i właśnie bariery, także na przykład hydroelektrownie. Słuchajcie, pamiętajmy, że o ile walcząc ze zmianami klimatu staramy się obniżać emisyjność, staramy się produkować energię w sposób właśnie mniej emisyjny, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, o tyle musimy pamiętać, że tego typu działania czasami wpływają negatywnie, czy mogą wpływać negatywnie na bioróżnorodność. One nie są, to nie zawsze idzie w parze. I na przykład hydroelektrownie to jest całkowita zmora środowiska wodnego. Hydroelektrownie potrafią zniszczyć całkowicie środowisko wodne. Znaczy w zasadzie robią to, a mimo to w dalszym ciągu gdzie się buduje. No i efekt tego jest taki, że w Polsce raptem 8% rzek jest w stanie dobrym, ekologicznym. Czyli 92% rzek jest w stanie gorszym niż dobry, w stanie umiarkowanym, złym lub bardzo złym, zgodnie z ramową dyrektywą wodną, czyli takim dużym dokumentem, na którym bazuje gospodarka wodna w całej Europie. No, czyli widzimy, że nie jest za dobrze, tak? Musimy mieć świadomość, że ten stan wód, który obserwujemy, jest trudny i z czym to się wiąże? Z tym, że dużo osób, większość z nas prawdopodobnie nie ma wyrobionego takiego wzorca zdrowej rzeki. My prawdopodobnie, patrząc na jakieś rzeki, odnosimy się do wzorca, który już nie jest, którym już nienaturalna rzeka jest wzorcem, tylko już w jakiś sposób przekształcona. I to jest problem, tak? To jest problem, że ten nasz punkt odniesienia to jest już silnie przekształcony krajobraz. Natomiast to, o czym musimy chyba pamiętać, o tym też mi się wydaje, warto rozmawiać, tak, warto rozmawiać z dziećmi, to jest to, gdzie jest miejsce człowieka w tej całej całej układance. Czy my jesteśmy na szczycie piramidy, czy my jesteśmy jednym z elementów ogromnego życia w biosfery i jesteśmy jednym z powiązań w sieci organizmów. I to są takie rozmyślania, które są udziałem nie tylko przyrodników, ale także ekonomistów, ponieważ także ekonomiści, ci patrzący bardziej w przyszłość, bardziej krytycznie względem obecnego systemu ekonomicznego, widzą, że taki model, w którym człowiek jest postawiony na samym szczycie piramidy, po prostu się nie sprawdza i jest także koniec końców destruktywny dla nas.
Natomiast oczywiście możemy robić i możemy robić całkiem sporo na wielu poziomach. Na wielu poziomach, takim najwyższym poziomem, do którego jest bardzo trudno dojść, to są działania renaturyzacyjne. Zobaczcie tutaj na tym zdjęciu po prawej stronie, to jest rzeka Klamat obecnie. To są chyba kilka największych zapór na tej rzece zostało rozebranych. Rzeka, o którą walczyły ludy tamtejsze. Właśnie duży udział mieli Indianie amerykańscy, którzy tam właśnie walczyli o tą rzekę i kilka zapór zostało rozebranych, łososie mogły wrócić do rzek, ponieważ renaturyzacja, jak mówimy o renaturyzacji, musimy mówić tak, że ona jest dla przyrody, ale ona także jest dla człowieka, ponieważ to my jako ludzie także cierpimy z powodu przekształceń środowiskowych i my także, mówiąc o ochronie przyrody, musimy gdzieś w tym całej układance mówić o tym, że to także jest ochrona dla człowieka, bo no, bez tego nigdy nie uda nam się zrobić rzeczy. Edukacja merytoryczna jak najbardziej, w 100% nam wszystkim, ze mną włącznie, brakuje merytorycznej wiedzy na temat środowisk wodnych. Natomiast także edukacja w uważności na przyrodę, w spoglądaniu, w przyglądaniu się i w byciu wrażliwym na przyrodę. I właśnie edukacja polegająca na szukaniu powiązań człowieka z przyrodą i pokazywaniu, że my jesteśmy po prostu częścią tej przyrody. Po prostu jedną z równoważnych części. I można to robić na wiele rzeczy, na wiele sposobów. Chciałam Wam pokazać kilka działań, które realizowaliśmy w ramach projektu Rzeka nie jest rzeczą. I tutaj na przykład te trzy zdjęcia na dole są to warsztaty z cyjanotypii, czyli z takiego bardzo pierwotnego sposobu, chyba pierwszego sposobu fotografii, w który był poprzedzony spacerem nad rzeką, spędzaniem nad tą rzeką czas, ponieważ to jest trochę też budowanie pewnie relacji z rzeką. No i potem z wykorzystywaniem roślin robienie takich odbitek cyjanotypicznych. To jest bardzo prosta technika, odczynniki można kupić naprawdę za 25 zł na Allegro, a zabawy z tym jest co niemiara i potrzeba trochę słońca, no albo jakąś lampę. Ale są to także szereg warsztatów, które można prowadzić samemu lub z pomocą ekspertów, znajomych, kolegów, koleżanek. To mogą być warsztaty ornitologiczne, ale stricte prowadzone nad rzeką. To mogą być warsztaty hydromorfologiczne. Je jest trochę trudniej przeprowadzić, ponieważ ta wiedza jest no, dosyć mało powszechna. Natomiast te zajęcia, które my prowadziliśmy, czyli takie rzeki, warsztaty z tego, jak budowana jest rzeka, jakie są elementy naturalności rzeki, pozwalały młodzieży wchodzić do tej rzeki. Część z nich, ktoś tam się trafił, jakiś młody wędkarz, to on był oczywiście obeznany, ale dla niektórych z nich to był pierwszy raz, kiedy mogli tak świadomie wejść do rzeki i popatrzeć na rzekę okiem trochę naukowca, trochę okiem ciekawości, a nie tylko rekreacji, aczkolwiek od rekreacji nie uciekajmy, bo rekreacja jest bardzo ważna, żebyśmy tutaj tą relację budowali. Czy też warsztaty fotograficzne i warsztaty krajobrazowe są bardzo ważne. Ale też składaliśmy życzenia rzece, pisaliśmy życzenia białą farbą na wcześniej przygotowanych takich sklejkowych, drewnianych tabliczkach pomalowanych na niebiesko, gdzie dzieci, ale także dorośli, ludzie w każdym wieku pisali swoje życzenia dla rzeki, potem je nagrywali, potem robiliśmy z tego film, zatem wyobraziliśmy sobie, że rzeka to jest właśnie taki nasz, może rzeka ma urodziny, może trzeba złożyć jej jakieś życzenia i co byśmy chcieli tej rzece złożyć, jakie to życzenia. Więc myślę, że żeby z tą rzeką relacji mieć, to musimy ją poznawać, odkrywać i zaprzyjaźniać się i wszystkie elementy, których będziemy się starać robić, które nie będą ze szkodą dla rzeki, no będą tylko z pożytkiem, no myślę, że dla nas wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję za super wyrobienie się w czasie i za taką bardzo z serca i ciekawą prezentację. Teraz przechodzimy do trzeciej części, czyli właśnie takiego, już trochę Marku o tym mówiłaś, o takim, znaczy właśnie o wadze tej roli edukacji. A zatem też oczywiście po raz kolejny roli szkoły. Ale no właśnie, ta nasza trzecia część, tak chciałam, żeby chciałam, chcieliśmy tutaj coś, żeby była taka bardziej praktyczna. Kilka przykładów już się pojawiło, ale chciałam, żebyśmy jeszcze jakoś tak sobie to bardziej w sposób usystematyzowany omówili.
No i miałabym do Was takie pierwsze pytanie. Dlaczego warto poruszać taką tematykę wodno-rzeczną w szkole? I oczywiście schodząc tutaj z takiego meta poziomu właśnie no tego, że oczywiście warto dbać o rzeki i o wodę. I może Kasiu, tobie pierwszą bym zadała takie pytanie. Jasne, dzięki. Marko, ja też właśnie dziękuję, bo też bardzo inspirujące, bardzo inspirująca była Twoja opowieść. No właśnie, ja myślę, że się odwołam właśnie do tego, co powiedziałeś, to znaczy do tego, żeby upowszechniać taką wiedzę, która nie jest może jakoś właśnie bardzo powszechnie znana, dotycząca chociażby tego, jak rzeka wygląda, jak jest w cudzysłowie zbudowana, no bo uczymy się o budowie wewnętrznej wielu organizmów, a jednak właśnie te rzeki jakoś tak nie do końca może są nam bliskie, a to po to, żeby generalnie właśnie opanowywać trochę ten strach przed nieznanym, żeby właśnie ta rzeka, też te wszystkie inne ekosystemy wodne nie budziły w nas właśnie przerażenia, tylko żeby były właśnie bliższe i żebyśmy mogli je przez to lepiej chronić, a nie się ich bać. Więc myślę, że takie wątki i geograficzne, ale też właśnie te związane z gatunkami, które gdzieś występują, to na pewno są bardzo cenne. Dzięki serdecznie, Kasiu. A Ty, Marku, coś jeszcze byś chciał dopowiedzieć? No tak, ja myślę, właśnie tutaj wysłałem link dotyczący obcych ryb, bo gdzieś tam widziałem kątem oka, jak mówiłem, że chyba takie pytanie się pojawiło. No mi się wydaje, że jakby chyba edukacja powinna polegać na edukacji o przyszłości, ponieważ no my mamy cały czas ten problem, że my wszyscy jesteśmy edukowani, jak dobrze pójdzie to na poziomie wiedzy, która obecnie istnieje, bez myślenia o tym, co będzie w przyszłości. A wydaje mi się, że ten problem wody, problem braku wody, problem zagrożeń środowiskowych to jest coś, co my doświadczamy teraz, ale nasze dzieci, czy też młodzież, którą uczymy, będą doświadczały jeszcze bardziej. W związku z tym chodzi troszeczkę chyba o to, żeby ich przygotować na to spotkanie ze światem, który będzie ich codziennością. Dla nas to jest nowość, tak? Mówimy, ojej, rzeki wysychają. Za lat 15 to będzie totalnie oczywista rzecz dla wszystkich. Niestety oczywista, ale trzeba, mi się wydaje, ludzi do tego wszyscy gotować, żeby mieli świadomość, w którą stronę trzeba robić i budować jakąś taką postawę chyba. Dzięki temu może to będą osoby, które chętnie będą się angażowały w ochronę przyrody, bo tego wszyscy potrzebujemy. Na pewno. Ja może też pozwolę sobie jako edukatorka dodać jakby dwie kwestie, które wydaje mi się, że na mnie, ja zwróciłam na nie uwagę, jeśli chodzi o poruszanie tych tematyki w szkole. Wydaje mi się, Kasiu, że jak właśnie marzy mi się taka lekcja, czy jakieś takie zajęcia o wodzie właśnie, tak, bo to też wspaniale pokazuje interdyscyplinarność, czy nauki, czy w ogóle jakby no gdzieś tam właśnie ta możliwość pokazywania różnych powiązań, współzależności, i woda pewnie może być takim bardzo dobrym nośnikiem tego tematu. No i też to tak może bardziej w odniesieniu do tego, co ty mówiłaś, Marek, ale właśnie, że można właśnie, rzeki, wody jako taki element kontaktu, znaczy właśnie element, z którym możemy, znaczy element natury, z którym możemy budować jakąś głębszą relację, myślę, czy więź, która może też się przyczynić do naszego dobrostanu, właśnie takiego jakiegoś odnalezienia się w świecie, właśnie zanim jeszcze nam się te wszystkie, właśnie, znaczy pogłębi się katastrofa klimatyczna, więc myślę, że warto z tego korzystać. Zawiesiłam się, popatrzę na czat, natomiast zaraz widzę, że się pojawił, dobrze, to natomiast miałabym do Was kolejne pytanie, tutaj pod kątem takiego, no właśnie, jakie konkretnie zagadnienia polecacie właśnie w kontekście tych, nie wiem, takich kompetencji uczniów, żeby poruszać na lekcjach w szkole, jakie materiały byście polecali? To może Kasiu też zaczniesz. Ja jestem generalnie fanką filmów różnych, dokumentalnych.
I na pewno też takie polecajki właśnie zbierzemy, przygotujemy, i tak, żebyście potem Państwo mogli dostać od nas taki plik również z materiałami, bo CEO też ma sporo różnych, od właśnie łapiących tę perspektywę wodną i w ogóle prawa do, też do wody, nie tylko w Polsce, ale też globalnie, jak to wygląda jej w kontekście też celów zrównoważonego rozwoju, gdzie woda też się pojawia jako jeden z celów, cel szósty, więc to na pewno złapiemy, zbierzemy i Państwu podeślemy, ale właśnie wracając, to ja jestem fanką właśnie różnych filmów dokumentalnych, bo one bardzo no, wzbudzają emocje, a wydaje mi się, że emocje są czymś, od czego warto zacząć, coś, co nas oburza, porusza, po prostu jest łatwym startem do dyskusji na jakiś temat. Natomiast wydaje mi się, że cudownie byłoby gdzieś tam poszerzać to również w miarę możliwości o takie wyjście w teren, żeby właśnie trochę z tą rzeką poobcować i poobcować z nią nie tylko jakby na samym brzegu, na styku jakby wody z nami, tylko też trochę wcześniej, na przykład na tarasie zalewowym, żeby zobaczyć, jaka tam jest, że jest inna roślinność, na przykład zupełnie inaczej czujemy się w lasach takich nadrzecznych, w łęgach, olsach, niż na przykład w borach, które są takimi lasami jednak siedlisk suchych, więc właśnie, więc to bym gorąco polecała, chyba jako taki początek. Tak. Ja się zastanawiałem, ponieważ ja nie wiem, ja trochę liczę, że od Was się dowiem, czyli od naszych tutaj uczestników tego webinaru, ponieważ no, ja jestem bardziej przyrodnikiem. I ja się zajmuję, nie zajmuję się edukacją taką z młodzieżą za bardzo, robię to od przypadku do przypadku. Zdarza mi się, ale nie jestem zakorzeniony w tym systemie edukacyjnym. Natomiast no, widzę, że jest tym ewidentnie problem, nie, bo tak, no i czym jedną rzecz to jest edukacja na temat wody, właśnie tego obiegu wody w przyrodzie, ile wody zużywamy przy produkcji jakiego typu produktów, a druga sprawa to jest taka czysto przyrodnicza edukacja, czyli właśnie wyjście nad rzekę, zrozumienie pewnych mechanizmów, zależności. Jak to się dzieje, że ta rzeka zarasta? No jak wytniemy wszystkie drzewa z brzegu rzeki, ta rzeka przestanie być ocieniana, tylko będzie w pełnym słońcu, no to oczywiście będzie zarastała. Jeśli nie zasadzimy drzew lub krzewów wzdłuż rzeki, które będą przechwytywały biogeny z pól spływające, to oczywiście ta woda będzie przeżyźniona, więc jeszcze bardziej ta rzeka będzie zarastała. Więc poznawanie takie działania czysto ekologiczne, bym powiedział. Mi się wydaje, że to byłoby bardzo fajne. Natomiast jeśli mam odpowiedzieć, i zgromadziliśmy tutaj z Kasią parę materiałów, pomoc edukacyjnych, które Marta potem, zdaje się, Państwu wyśle, i tam jest trochę scenariuszy na ten temat, więc trochę materiałów świat już wykonał, żeby tą pracę ułatwić, na szczęście. Znaczy nie musimy tego robić wszystkiego my, więc trochę już jest dostępne. A tutaj jeszcze w czacie podesłałem dwa piękne filmy. Jeden dostępny na YouTubie, nie wiem, czy jest wersja polskojęzyczna, a drugi można wykupić, zdaje się, dostęp. Bardzo polecam film Ewy Ewart Do ostatniej kropli. Świetnie pokazuje także działania aktywistyczne na rzekach, bardzo poruszająca opowieść. Tak, to ja to uzupełniając, wyślemy osobom, które przybyły do nas na webinar, właśnie taką listę materiałów bardzo różnych, czy to jakieś większe publikacje, ale też scenariuszy lekcji, które przygotowaliśmy w CEO i ewentualnie też innych. Oczywiście tych scenariuszy o wodzie jest bardzo dużo, tak, gdzieś, ale tutaj ja polecam ten film, który wrzuciłam na czat, bo też on pokazuje właśnie takie podejście do wody o trochę innej, jakby z innej perspektywy. To, co też znajdziecie w tych materiałach, to właśnie też takie ujęcie wody właśnie w takiej perspektywie globalnej, takiego dostępu do wody. Ale jakby podsumowując, wydaje mi się, że właśnie na praktycznie każdym przedmiocie taką tematykę można poruszyć. Też tak przechodząc do jeszcze takich pytań o konkretne, znaczy do rozmowy o konkretnych działaniach. Też pewnie większość z Was już i tak naprawdę realizuje działania w ramach Dnia Wody, tak? Światowego Dnia Wody, czyli 22
marca, poprawcie mnie, jeżeli źle pamiętam, ale właśnie, czy też jakieś, też są też oczywiście te inne dni związane, czy też właśnie Światowy Dzień Mokradeł, czy inne dni związane z, to tak bardziej pod kątem działania podrzucam i właśnie miałabym do Was takie pytanie, właśnie o to, jakie działania można może podejmować tak naprawdę każdy i każda z nas, żeby tą więź z rzekami budować, tak? Bo ta więź, właśnie to jest też taka podstawa, właśnie tak myślę, dbanie o rzeki, tak? Dbamy o to, co kochamy. Kasiu? Ja myślę, że trzeba by się trochę zastanowić wspólnie, co nam dają rzeki, w sensie co my od nich otrzymujemy, i tutaj pójść naprawdę tak szeroko, nie tylko, że wodę do picia, tylko zastanowić się po prostu, skąd mamy wiele rzeczy, albo co jest właśnie potrzebne do ich wytworzenia, jakie właśnie zasoby, bo okaże się, że spoiler, okaże się, że w zdecydowanej większości przypadków to po prostu jest woda i ta woda skądś się musi wziąć, ale wydaje mi się, że to jest właśnie też zgłębianie tych wątków takich kulturowych, które się wiążą z rzekami, właśnie te legendy, te opowieści, może to jest w ogóle pytanie do osób starszych w naszej miejscowości czy okolicy, czy pamiętają jakieś ważne wydarzenia związane z rzekami. Na wschodzie to mogą być też obchody różnych świąt religijnych, no niekoniecznie jakby z obszaru wyłącznie katolicyzmu, tylko też na przykład prawosławia, więc może się dzieją jeszcze takie rzeczy, może możemy na to spojrzeć z tej perspektywy, czy po prostu złapanie też, czy ta rzeka zawsze była w tym miejscu, poszukanie takich różnych historycznych informacji, no i wydaje mi się, że po prostu bycie nad tą rzeką, to znaczy mnie bardzo się podoba to określenie, że się odwróciliśmy od rzeki i teraz z powrotem jakby się w jej stronę zwracamy i chyba to by było takie, tak mi się wydaje, taka myśl właśnie przewodnia tych działań, żeby po prostu powrócić nad rzekę, no bo przecież właściwie większość miast na świecie, jak na nie spojrzymy, powstawała właśnie gdzieś nad rzekami, więc teraz po prostu musimy tylko spojrzeć na nie, tylko w trochę inny sposób. No tak, ja się z Kasią zgadzam. I tak sobie myślę, że każdy powinien może znajdować nad rzekami te formy działalności, z którymi jest mu najbliżej. Jeżeli ktoś jest zaprzyjaźniony z krajoznawstwem, no to nie ma nic lepszego niż wycieczki krajoznawcze. Jeśli ktoś lubi uprawiać sporty wodne, no to nie ma nic innego fajniejszego niż sporty wodne. My w ramach tego projektu Rzeka nie jest rzeczą prowadziliśmy także badania etnograficzne, które też są pewną formą, którą myślę, że można wykonywać w ramach prac z młodzieżą. I my pytaliśmy się ludzi, którzy mieszkali nad tą rzeką, jaka jest ich relacja, jakie są ich wspomnienia, i rozmawialiśmy z osobami starszymi, ze starszego pokolenia i z młodszymi. No i co do tej relacji z rzeką, no to nasz wniosek, taki główny wniosek jest taki, że myśmy ten kontakt z rzeką stracili, ponieważ całkowicie zmienił się sposób, w jaki spędzamy czas. My już nie korzystamy z tej rzeki w codzienności, nie chodzimy tam pasać bydło, nie pobieramy tam z rzeki wody do naszych codziennych gospodarczych rzeczy. W związku z tym, ponieważ zmienił się sposób, w jaki żyjemy, no to też zmieniła się nasza relacja z rzeką. I my teraz nie tylko musimy ją odbudować, my w zasadzie mamy szansę zbudować ją na nowo, na zupełnie nowej płaszczyźnie. Można powiedzieć, że jest to dla nas no, całkowita nowe rozdanie. My możemy tą pustkę wypełnić czym sobie tylko chcemy. I to jest, myślę, bardzo pocieszające. Dobra, to dzięki Wam za te przemyślenia, refleksje. No to jeszcze tak zawracając właśnie z tej indywidualnej perspektywy mnie, Was, naszych słuchaczy, słuchaczek, ale właśnie do szkoły. To jakie szersze, myślę, jakie działania można przeprowadzić w szkole, ewentualnie w najbliższej okolicy, aby lepiej chronić rzeki, wodę i rzeki. Tutaj mówię już właśnie o takim podejmowaniu działań, nie tylko, znaczy się nie edukacji na przedmiot, tak, przedmiotowej, na lekcjach. Znaczy ja bym była za tym, żeby spróbować tę rzekę przybliżyć mieszkańcom, to znaczy zrobić jakąś kampanię powrotu nad rzekę. I to mogą być drobne rzeczy, bo
to może być, nie wiem, zorganizowanie jakiegoś ogniska, oczywiście w wyznaczonym miejscu z okazji właśnie najdłuższej nocy, najdłuższej, najkrótszej nocy właśnie w roku. To mogą być właśnie jakieś takie, znaczy ja też bardzo lubię generalnie inwentaryzację i uważam, że fajnie jest móc właśnie wybrać się nad rzekę, zobaczyć, co my tam mamy ciekawego i fajnego i zrobić jakby z tych gatunków, które tam występują, wybrać właśnie takie, które uważamy, że są bardzo ciekawe czy cenne i po prostu zrobić z nich takich ambasadorów jakby tej naszej okolicy, pokazać właśnie, że nad tą rzeką, kurczę, są cenne i nie tylko właśnie stworzenia, które w niej żyją. Tutaj bardzo zachęcam do zgłębienia tematu chruścików, bo uważam, że na taki początek, jeżeli ktoś wie, że współpracuje z grupą, która raczej tak się trochę brzydzi tych różnych rzeczy, bo są obślizgłe, to uważam, że chruściki, no one generalnie kradną cały show, po prostu jak się poznaje je bliżej. No i też jakby są w sumie biologicznymi wskaźnikami tego, jaka jest jakość wody w rzece, ale właśnie zrobienie jakby z nich trochę ambasadorów, czy pokazanie właśnie też roślin, czy zwierząt, czy grzybów nawet właśnie jako tych takich wyjątkowych, z którymi możemy obcować i cieszenie się właśnie tym lokalnie, że mamy, kurczę, takie skarby, to też wydaje mi się takim ciekawym pomysłem, w ogóle przybliżenie tego, jeżeli mamy właśnie jakąś lokalną, nie wiem, gazetkę, do której można napisać jakiś reportaż, artykuł, cokolwiek, co właśnie spowoduje, że ludzi będzie można nad tą rzeką spotkać, wysłać, to wydaje mi się, że jest bardzo wartościowe. Tak, fajny pomysł. W jednym z materiałów, które Państwo dostaniecie jako linki, tam jest na przykład taka fajna, dosyć prosta karta obserwacji rzeki, którą można zrealizować nawet z najmłodszymi, a nawet może dokładnie z najmłodszymi, w których dokonuje się bardzo najprostszych pomiarów, ale to skłania do tego, żeby nad rzekę pójść, zobaczyć i można takie działania robić regularnie i zobaczyć, jak ta rzeka się zmienia w ciągu roku. Więc tak, myślę, że trochę tych działań jest. No a też zachęcam chyba, wiem, że na to jest zawsze na to jest mało czasu oczywiście, no jakiejś samoedukacji. Czasami wystarczy polubić fajne profile na stronach, chociażby na Facebooku, chociażby profil Koalicji Ratujmy Rzeki, czy to, co mówi Piotr Bednarek w ramach Wolnych Rzek. I tam na pewno znajdziemy inspirację, ponieważ wydaje mi się, że każdy z nas jest na tyle różnorodny, a jednocześnie każdy z nas jest na tyle twórczy gdzieś tam, nawet jeżeli myśli, że nie, to jednak jest. I jak znajdzie taką swoją przestrzeń, w której najlepiej się spełnia, no to pomysły same przychodzą do głowy wtedy. Bo tym sami wiemy, jakie mamy grupy. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za pomysły, które myślę, że są do wykorzystania w szkołach. Tak jak powiedziałam, podeślemy, tak jak tutaj już zapewniliśmy, podeślemy też takie, no właśnie, konkretne materiały. Ja jeszcze tylko dosłownie dwie minutki zachęcam do skorzystania z innych materiałów CEO, które znajdziecie na biblioteka.co.org.pl. Zapraszam też do naszego kanału na YouTubie. Są tam takie krótkie filmy właśnie na różne tematy globalne. Zapraszam też do sklepu internetowego wydawnictwa CEO. I nawiązując do tutaj pomysłów naszych, znaczy właśnie tego wykorzystania tematów wodno-rzecznych w szkole, może mogło być to tak właśnie jakiś taki projekt dotyczący rzeki, mógłby być zrealizowany właśnie właśnie taka rzeka lokalnie, w takiej globalnej perspektywie, w nadchodzącym projekcie, do którego będziemy rekrutować w grudniu, właśnie w którym będzie można realizować różne projekty dotyczące edukacji globalnej. Zachęcam do zaglądania na nasze strony lub na naszego Facebooka. No właśnie, www.globalna.co.org.pl albo blog.co.org.pl, Facebook, Edukacja Globalna CEO, tam zawsze najświeższe aktualności, albo po prostu Facebook też CEO. Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie jest, no jakby nie ma tego polubionych. I ja bardzo serdecznie dziękuję
Wam za przybycie. Bardzo dziękuję prowadzącym Kasi i Markowi. I dziękuję też mojej koleżance Agnieszce, która wspiera nas technicznie, której jest tutaj nie widać. I do zobaczenia na kolejnych webinarach, warsztatach, bądź w naszych projektach edukacyjnych. Dziękuję bardzo. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.